Nazywam się Marcin Matuszak, przyjechałem z Wrocławia, pracuję w Skali, więcej nie musicie o mnie wiedzieć. I teraz tak, tytułem wstępu. Rich domain to nie będzie taki rich domain jak w ujęciu DDD. To nie ma z tym nic wspólnego. Potem sobie wyjaśnimy, co ja przez to rozumiem, ale to nie będzie miało zupełnie nic wspólnego z rich domain z DDD. Teraz zdefiniujmy sobie problem. Generalnie będę chciał wam pokazać, w jaki sposób walidować dane w skali. I problemem jest nie sama walidacja też, ale trzeba wiedzieć, że te dane trzeba potem w jakiś sposób sensowny zaprezentować. To nie tylko to, że rzucicie wyjątek, GUI to przechwyci, i znaczy serwer to przechwyci, wyświetli, wyśle błąd 500, to trzeba też w jakiś sposób sensowny obsłużyć. I teraz tak, to jest agenda. I teraz moje pytanie, kto na co dzień pracuje ze skalą Z, skalą Z? No to dobrze. Kto potrafi nazwać te wszystkie operatory? Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. Paweł Szulc. Czyli bardzo dobrze. Dobra. Teraz tak, pytanie do Jacka, gdzie nie widzę Jacka. Czy mamy jakąś nagrodę? Tak, plecak. Leży koło ciebie. Dobra, to ja mam propozycję na konkurs. Tak. Tweetujcie polskie nazwy tych operatorów. Bo istnieją angielskie, które są, ale no do polskiego one nie bardzo pasują. A w rozmowach no też no nie bardzo używa się tych angielskich zwrotów. Przydały się jakieś polskie. Także mam propozycję, tweetujcie, nie wiem, małpa, czy hashtag, czy cokolwiek. Jacek wam wytłumaczy, jak to się robi. To jest. Za to będzie jakaś nagroda. To jest. Dobra. Lecimy. Czym jest walidacja? Walidacja jest procesem, który ma na celu upewnienie się, że dane, które dostaliśmy, są poprawne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego biznesu, czy naszej logiki biznesowej. I danie takiej zwrotki, feedbacku na temat tego, co się nie powiodło. I zaczynamy. To będzie klasa, z którą będziemy pracowali. Ona będzie się przewijała przez większość prezentacji. Generalnie bardzo prosta case klasa, gdzie mamy ID i e-mail. Te przykłady, które będą, będzie można potem rozszerzać dowolnie na bardziej skomplikowane klasy. Tak, to jest jasne? I teraz tak, jeżeli macie, czegoś nie rozumiecie, zadawajcie pytania, wtedy będę wiedział, że słuchacie i to jest interesujące. Dobra, teraz tak, to jest taki przykład, który wydaje mi się każdy, kto przechodzi z Javy, a jednak większość osób, które są w moim wieku, przechodzą jednak z Javy na skalę, nie jest to pierwszy język programowania, może mieć takie zapędy, żeby właśnie w ten sposób walidować dane. I teraz jaki tu jest problem z tym? Co? Pytanie do sali. Poza Szulcem. Czy skala z tym asercjami require podobnie, że podobny wyjątek? No dobra, ale jaki jest problem tutaj generalnie? No, nie widać, jaka jest wartość tego ID negatywnego. Wiele punktów wyjścia. Tak jest, zgadza się. Przede wszystkim główny zarzut do tego podejścia jest to, że wyjątki nie są naturalną konstrukcją języka Scala. Dwa, to nie jest funkcja, to nie jest referential transparency, tak? To się tak ładnie określa. Czyli nie jest funkcja na podstawie, znaczy nie możemy na podstawie sygnatury metody dowiedzieć się na temat tego, co nas wraca. Ma jakiś dodatkowy punkt wyjścia, side effect, o którym niekoniecznie musimy wiedzieć. Szczególnie, że skala nie ma checked exceptions, gdzie nie możemy zadeklarować na przykład, że coś mogłaby rzucać. Tak? To jest jasne? Czy generalnie, jeżeli... Anotacja throws. Co? No dobra, ale to już... Anotacje też nie są naturalną konstrukcją języka, więc powiedzmy, że to omijamy. I tak naprawdę dużo z tych przykładów, które będą na slajdach, pochodzą z projektu, do którego ja przyszedłem, który był pisany w Playu, przepisywany na skalę, znaczy w Playu Javowym, przepisywany na skalę i w momencie, w którym ja właśnie doszedłem do projektu, było bardzo dużo takich kwiatków i musieliśmy jakoś sobie poradzić z obsługą walidacji. A jakbyś komentował, jakbym to zamienił na przykład na asset albo require i na produkcji wyłączał? Generalnie na assert, jeżeli wyłączysz na produkcji, czy assert upewnia ci, że to jest taki post-condition, tak? Według, ja przynajmniej tak bym to odbierał, że to jest post-condition, który sprawdza, czy twój dany obiekt jest utworzony poprawnie. Jeżeli to wyłączysz, nie masz w ogóle walidacji, tak? A walidacja ma na celu to, że upewni cię, czy da ci gwarancję tego, że dane, które przychodzą do ciebie, są poprawne z punktu widzenia biznesowego. Czyli jeżeli wyłączysz tą asercję, nie masz żadnej gwarancji, że... To tutaj mówimy, że od usera dostajemy coś, tak? No czy od usera, czy z bazy... Wewnętrznie w projekcie, no to kto mogę sobie pozwolić coś takiego? To zależy, czy jesteś pewny, że dane, które na przykład masz w bazie danych, są spójne. Czy masz gwarancję, że osoby, które pracują w twoim projekcie,
tworzą obiekty, które są z punktu widzenia biznesowego poprawne, tak? Dobra, czyli tak naprawdę require sprowadza się do tego samego, co było wcześniej, tylko mamy ukryty tutaj wyjątek wewnątrz tej metody. Czyli to też jest średnie podejście. Dobra, i teraz tak. To też było u nas w kodzie. Option, czyli to jest coś, co może mieć dwa stany. Albo jest wartość, albo tej wartości nie ma. I tak naprawdę da się to wykorzystać do walidacji, ale problem jest taki, że tracimy wtedy informacje na temat tej walidacji, bo jako odpowiedź dostaniemy, że OK, dostaliśmy non, ale nie wiemy, czy dostaliśmy non, bo na przykład nie ma w bazie danych tej wartości, czy dostaliśmy non, bo wartość jest niepoprawna, niewalidowalna, nie zwalidowała się, tak? Czyli generalnie jako pierwsze przybliżenie to jest dobre, ale nie nadaje się do walidacji. Nie wiem, czy to widzicie, kurczę. To miało być takie super duże. Czyli generalnie to jest przykład, jak mamy jakiś regex, z tym się nie interesujcie. Walidujemy sobie e-mail, nieważne w jaki sposób. Walidujemy sobie ID i teraz przy walidowaniu tego account robimy sobie for comprehension, sprawdzamy, tak? I nie wiemy, która z tych walidacji nie przeszła. Czyli gdybyśmy chcieli wyświetlić to użytkownikowi, na przykład, nie wiem, no zwracamy przez web serwer do klienta, nie wiemy, tak naprawdę klient nie będzie w stanie poinformować nas, co się wywaliło. No jednak z punktu widzenia user experience to jest troszeczkę średnie podejście. A czyli przygody z aplikacją? No tak. Ale wydaje mi się, że po pierwszym czy drugim razie próby zarejestrowania się na przykład na dużym formularzu, gdzie mówi ci, że coś jest niepoprawnego, ale nie wiem co, no to byś sobie odpuścił tę stronę. Tak? Czy wszystko jest jasne? Na pewno? Dobra. Mamy teraz drugą konstrukcję, która też jest częścią języka Scala, EIDER. Generalnie to jest coś, co może mieć dwa stany, czyli podobnie jak option, ale tutaj możemy sobie prawą i lewą wartość ustawiać. I tak? Czy wszyscy znają EIDER, czy tak trzeba tłumaczyć? Nie chodzi o to, że możemy to sparametryzować przy pomocy dwóch wartości. Dobra, lecimy. Czyli tam mamy taki sam przykład jak tutaj, taki sam przykład jak poprzednio, czyli też mamy regexa, też sprawdzamy e-maila, też sprawdzamy to ID i tutaj, jeżeli e-mail jest poprawny, zwracamy sukces, w przeciwnym razie zwracamy failure. To samo tyczy się ID, no i potem jeżeli składamy, to mamy for comprehension, no i sobie to możemy przelecieć. Teraz jaki tu jest problem? Goły, ten failer nic nie wyjaśnia. Słucham? Ten failer jakiś taki goły, nic nie wyjaśnia. Ale on tylko jeden failer. Znaczy tak, masz rację, bo failer powinno mieć wartość. Dobra, to jest tak, to jest mój błąd. Ale generalnie chodzi mi o ta część. Ta część. Trzymasz się na pierwszym błędzie. Tak, dobra, tutaj jest wyjaśnienie, o co mi chodziło. Może, no dobra, przejdziemy tak. Czym jest EIDER? Przede wszystkim główny zarzut do EIDER jest to, że to nie jest bias, czyli nie wiem, nie znalazłem polskiego odpowiednika. Chodzi o to, że żadna z wartości nie jest uprzywilejowana, ani prawa, ani lewa. Domyślnie, czy tam powiedzmy by convention. Słucham? Stronnicze. No dobra, może być stronniczy. EIDER jest niestronniczy. Czyli żadna z wartości nie jest w żaden sposób uprzywilejowana. To znaczy, że gdy będziemy wykonywali for na nim, nie mamy metody flat map i map, tak? Związane jest, czy rozumiecie to? Przybliżymy dalej. Chodzi o to, że... dobra, wrócimy do tego jeszcze na przykładzie Scala Z, gdzie to ta stronniczość będzie ustawiona. Żeby tamten przykład działał, musielibyśmy tutaj jawnie wywołać, którą stronę chcemy, którą projekcję chcemy wykorzystać, czy metodę flatmap, z której projekcji chcemy wykorzystać. I to jeszcze nie jest największy problem EIDER. Największym problemem według mnie jest typ zwracany, który się nazywa product with serializable, with EIDER, with coś tam. I tak naprawdę to będzie skutkowało tym, że nie możemy wykorzystać takiej prostej konstrukcji, gdzie mamy pierwszy EIDER, drugi EIDER i chcemy wykonać jakąś operację na tych poprzednich wartościach i to nam się wywali. I tak naprawdę to jest spowodowane tym, że między innymi, że to nie jest monada, nie jest
write biased i to jest największy zarzut do EIDR. Tak? Czyli generalnie EIDR w przybliżeniu, przymrużeniu oczu da się zastosować do walidacji, ale do bardzo prostych rzeczy. Jeżeli będziemy potem chcieli coś z tym bardziej zaawansowanego zrobić, no trafimy na takie właśnie kwiatki, gdzie to nie będzie działało. Jak to poprawić, żeby działało? Nadążacie? W jaki sposób? Można dwukropek i wtedy to postawić. Czy można, tak naprawdę to dodawanie powinno być zrobione w Yield i to wtedy zadziała, ale to nie zawsze jest to, co chcemy zrobić. Więc według mnie EIDR bardzo ogranicza. Plus jest tego taki, że EIDR nie jest stronniczy, że możemy sobie wybierać prawa, lewa strona, co będzie oznaczało. Bo no, czasami może nam być odwrotne podejście niż w konwencji. Co można zrobić? Można zrobić pattern matching, fold, sprawdzać lewy, prawy. To działa w EIDR, ale nie za bardzo nadaje się do walidacji. Try to jest taki EIDR, który ma lewą stronę, czyli tą, która zawiera błąd zafiksowany na exception. Prawa strona jest nasza, możemy wstawiać sobie, co tam chcemy. Do try wrócimy później. I teraz tak, skala Z, znaczy albo skala Z. Dobra, i teraz tak, to jest pierwsza klasa. Kto się spotkał, kto korzystał z tej klasy? Super. To jest tak. Ta klasa jest zaimplementowana w klasie scalaZ.EIDR. Jest bardzo podobna do EIDR, ale EIDR skalowego, ale już jest write bias, czyli jest stronnicza na prawą stronę, czyli zakłada, że to, co my chcemy zrobić, to przy robieniu flat mat, albo przy for comprehension, to zależy nam na prawej stronie, czyli na tym wyniku, który oczekujemy, no i też jest monadą. I poprawna nazwa, bo to jest symbol, tak? Poprawna nazwa tego symbolu to jest disjunction, ewentualnie EIDR, ale wtedy EIDR może się mylić z tym skalowym. Teraz, jak to wygląda? Jaka jest notacja? Przede wszystkim, pierwszy raz właśnie spotkałem się z tym, nie wiem, no, raz, że ciężko wygooglować, co to jest, dwa, szczerze, to ciężko się nawet mi pisze na klawiaturze backslash, forward slash. Ale da się do tego przyzwyczaić i tak naprawdę najwygodniejsza notacja to jest taka, że EIDR jest po środku, disjunction jest po środku, z lewej strony jest coś, co będzie oznaczało nasz błąd, na razie dla prostoty to będzie string, prawa strona to jest coś, co nas interesuje jako nasza wartość. Wszystko tak na bieżąco? I teraz tak, oprócz tego disjunction, mamy disjunction z minusem po prawej stronie, który oznacza sukces, czyli to jest taki write z EIDR. Mamy taką notację disjunction.write success, oznacza to samo. I tak naprawdę jest jeszcze trzecia, success write. Powiedzmy, może być bez tego stringa, może być z tym stringiem. To spowoduje tylko tyle, że ten typ nie będzie nothing. Ale powiedzmy, to na razie jest nic. Generalnie chodzi o to, że w zależności od tego, gdzie będziecie wykorzystywali disjunction, różne notacje są wygodniejsze. Na przykład mi najwygodniej pisze się właśnie .write.left. Przy pattern matching wykorzystuję zazwyczaj ten pierwszy sposób. To na każdym typie zadziała, to też .write? Tak, jeżeli zaimplementujesz sobie odpowiednie rzeczy, to tak. Najpierw wezmę własny typ. To też. Tak, też. Generalnie to chodzi o to, że wywołanie na dowolnym obiekcie wywołujesz write i on ci wrapuje twój obiekt wewnątrz tego. Czyli to jest tożsame z tym. Co? Ma jakiegoś implicit conversion. Tak, jak tak. Przy imporcie właśnie, bo tak naprawdę przy skala Z, dopiero o tym później powiem, importujesz dwie rzeczy. Jedno jest import skala Z z małej litery, drugi jest import skala Z z wielkiej litery. I pierwszy zawiera podstawowe typy, drugi właśnie wszystkie konwersje. Tak? Wszyscy na bieżąco? Jasne? Jasne, pewnie, że jasne. I teraz przykłady. Tak jak mówiłem, tutaj importujemy sobie skala Z i wszystko importujemy z nich. I tak naprawdę ten przykład, no niewiele się różni od tego naszego EIDR, czyli mamy przy pomocy tej pierwszej notacji zapisane właśnie, że EIDR od stringa, gdzie string oznacza nasz błąd.
to jest zafiksowane. Long to jest wartość, którą chcemy zwalidować i którą oczekujemy. W przypadku, kiedy walidacja się powiedzie, zwracamy right. Kiedy się nie powiedzie, zwracamy left. Tu jest przykład drugiego wykorzystywania, czyli tej krótszej notacji. Czyli zamieniamy te nawiasy na... to jest infiksowa notacja, tak? Chyba tak. No i kropeczki right, left. On sprawdzi, czy na właściwym typie robię right? Oczywiście, że tak. Przy kompilacji to się wywali. I teraz jak ta walidacja będzie wyglądała? Generalnie znowu mamy tego regepsa naszego. Sprawdzamy e-mail, sprawdzamy ID. Jeżeli e-mail jest poprawny, wywołujemy right. Jeżeli jest niepoprawny, komunikat i left. To samo w przypadku ID. I account mamy for comprehension. I przez to, że jest right bias, czyli stronniczy na prawą stronę, czyli stronniczy w kierunku naszej oczekiwanej wartości, to for comprehension przejdzie. Czyli tam jest ta prawa projekcja tak jakby by default. I czy to jest już sukces? Czy możemy zamknąć nasz projekt, przejść do następnego? Prawie dobrze, tylko nadal łapiemy tylko jeden. Dobra. I teraz tak, tu jest przypadek, kiedy walidujemy sobie account, validate account, czyli tamta metoda zdefiniowana w obiekcie account, przekazujemy niepoprawne wartości i tak naprawdę otrzymamy tylko pierwszy błąd. I to nie jest źle, ale to jest nie to, co chcemy. I teraz tak, rich domain. Czym jest nasza ta bogata domena? Tak naprawdę do tej pory operowaliśmy na stringach, intach i tak dalej. Ja przez rich domain rozumiem to, że każdy typ, na którym pracujemy, ma swoją klasę, którą tworzymy. Tak? I potem przy tworzeniu account tworzymy ID, tworzymy e-mail. Czy wy też tak pracujecie w swoich projektach? No nie wiem, no... Tak naprawdę rich domain to jest dosyć prosta koncepcja, którą w każdym projekcie do tej pory stosowałem i to działa i nie ma problemu właśnie z tworzeniem nadmiarowych obiektów, ale dzięki temu są pewne korzyści. Dobra, definiujemy sobie object ID i wewnątrz niego naszą metodę validate, która tak naprawdę, to jest nieważne, mamy dwie rzeczy. W przypadku, kiedy walidacja się powiodła, mamy right. W przypadku, kiedy walidacja się nie powiodła, mamy left. I korzystamy tutaj w tym przypadku dalej z disjunction. To samo, po prostu tutaj wam pokazuję jeszcze raz te klasy, żebyście sobie je utrwalili, potem będziemy z nich korzystać więcej. Znowu, to jest nieważne. W przypadku, kiedy e-mail jest poprawnie zwalidowany, mamy right, niepoprawnie mamy wiadomość dla użytkownika. No i tutaj bardzo podobnie, jak w poprzednim przykładzie, no też wcześniej było tak, że już nas nie pamiętam. A generalnie wywołujemy walidację do odpowiednich obiektów. Jeżeli to przejdzie, znowu złapiemy tylko pierwszy błąd, ale nie do tego dążymy, tak? Czyli to jest generalnie to samo, co było wcześniej przepisane na te klasy rich domain, które tak sobie pozwoliłem nazwać. Czy to ma sens? Dobra, lecimy. Scala Z validation to jest kolejna klasa i w dokumentacji jest napisane, że validation jest izomorficzna do either i izomorficzna do disjunction. W skrócie oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli porównacie sobie kod źródłowy, praktycznie jest taki sam, poza jedną drobną rzeczą, o której zaraz będziemy sobie rozmawiać. I jedna z tych rzeczy, to jest też mało drobna, ale jedna z tych rzeczy, że właśnie success i failure są oznaczone inaczej, to nie jest left, right, ale mamy już success, failure. Dalej jest right bias, czyli prawa strona jest bardziej uprzywilejowana i to nie jest monada, gdzie w przypadku disjunction mieliśmy monadę, czyli mieliśmy możliwość wywołania flat map. Tak? Zgadza się? I teraz jak postępujemy w tym przypadku? Czy znowu definiujemy sobie naszą metodę validate? Teraz naszym typem zwracanym jest validation string, który oznacza cały czas błąd. Nasz account, który będzie tym naszym obiektem, który chcemy zwrócić. No i mamy nasze for comprehension. Jedna rzecz, którą wam też polecam. Bardzo często w jakichś przykładach, gdy znajdziecie, w przypadku walidacji ten obiekt jest tworzony na nowo. Ja proponuję zwracać ten sam obiekt, który walidujemy. Głównie ze względu na to, że
Uważam, że nie powinniśmy tworzyć tego samego obiektu w przypadku, kiedy go walidujemy. Bo może się zdarzyć, że na przykład ten obiekt z jakiegoś powodu wykonuje coś w konstruktorze, czego byśmy nie chcieli. To niekoniecznie musi się zdarzyć, ale wydaje mi się, że w przypadku walidacji po prostu zwracamy ten sam obiekt, kiedy on jest poprawny. I teraz tak, co to oznacza, że to nie jest monada? Co się stanie w tym przypadku? Co? To się wywali. Tak, błąd kompilacji będzie, ale właśnie musicie o tym pamiętać, że w przypadku tych importów, tak jak mówiłem właśnie, że mamy dwa importy. Jeden jest skala z małej litery, drugi jest skala z wielkiej litery. Po cichu zaimportuję wam pewną konwersję, która pozwoli, że ta składnia przejdzie i to będzie nie działało poprawnie. Więc to na to trzeba uważać. Generalnie zaimportuję wam, już nie pamiętam pakietu, ale chyba validation.flatmap.wszystko i wtedy to zadziała, ale to nie zadziała tak, jakbyście chcieli. Teraz drugi przykład, w jaki sposób powinniśmy walidować. To, czy mówiłem, że validation nie jest monadą, czy powiedzmy nie ma instancji, nie ma natury monadycznej, ma za to naturę functional, tak? Applicative. Tak? Applicative functional, tak właśnie, przepraszam. I chodzi o mniej więcej o to, że w tym poprzednim przypadku, kiedy będziemy sobie robili fork comprehension, czyli flatmap, zatrzyma się na pierwszym błędzie, czyli tak jak było wcześniej w przypadku disjunction, mieliśmy tylko wyświetlony pierwszy błąd, dlatego że tak działa flatmap. W przypadku walidacji applicative functor sprawdza się dużo lepiej, ponieważ on będzie akumulował nasze błędy i zbierał je do czegoś, co jest semigrupą, czyli generalnie chodzi o to, że coś, co będzie miało metodę append, czyli wszystko, co będzie pozwalało dodawać do siebie nowe rzeczy, czy będzie miało zdefiniowaną sumę, będzie działało w tym przypadku. Czyli mamy tutaj nowy operator, tam ktoś nazwał to home alone, to ma jeszcze kilka innych nazw w języku angielskim. I tutaj już mamy przykład, który będzie wyglądał, który będzie działał tak, jak oczekujemy, czyli w przypadku, gdy mamy błąd w pierwszym i drugim, dostaniemy informację o tym, że obie walidacje się nie powiodły. W przeciwnym wypadku, kiedy walidacje się powiodą, dostaniemy po prostu ten obiekt. I teraz problem jest jeszcze taki, że trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy będziemy używali tego operatora, tam jest jakaś magia związana z tym, że to jest partially applied i jest caret. I tutaj musimy podawać wszystkie te... to jest zwracane jako tupl, czyli kropka wszystkich tych wartości, które walidujemy. I na końcu musimy podać właśnie kropkę, która będzie miała taką samą liczność jak ilość tych naszych walidacji. No i na końcu zwracamy nasz account. Tutaj możemy wstawić sobie wartości, jakieś nazwy i możemy utworzyć, jeżeli chcecie, ten account ponownie. Jak trzeba zdefiniować left, żeby dodawanie tych failów działało? Zaraz do tego dojdziemy. Tak, na razie nie jest jeszcze nudno. Dobra, lecimy. Odpowiedź na twoje pytanie to jest coś, co się nazywa non-empty list, czyli Scala Z dostarcza nowy typ, dodatkowy typ danych, który, jak sama nazwa wskazuje, jest listą, która nie jest pusta. Czyli mniej więcej chodzi o to, że nie da się utworzyć listy, która jest pusta. Zawsze ta lista musi mieć co najmniej jeden element i ona jest wykorzystywana właśnie w tym przypadku. Tworzymy validation jako argument tej części, która będzie zbierała nasze błędy. Zamiast stringa podajemy non-empty list, która jest parametryzowana stringiem. I po prawej stronie mamy account, czyli w momencie, kiedy znowu mamy taki sam kod jak poprzednio. Dostaniemy już poprawnie validate. A nie ma tego przykładu. Kurczę, gdzieś mi zniknęło. Dostaniemy już listę tych błędów, które wystąpiły. Tak? Czyli na przykład gdyby... dobra, już rozumiem. Tu jest jeszcze przypomnienie tych walidacji, żebyście zapamiętali, że to jest validate ID email. Nie, to jak już szukamy dobrej
takim obiektu do walidacji. Mhm. To żeby dokładać jeszcze typ, żeby to się poprawnie akumulowało. Zaraz dojdziemy do tego. To wymyślili mądrzy ludzie. Także nie jest źle. To po prostu pokazuję wam kroki, bo jeżeli ktoś zobaczy na samym końcu... dobra, tu sobie możemy właśnie, idąc tym tropem, troszeczkę to uprościć. Czyli definiujemy alias na ten długi typ, tak? Czyli validation non-empty list od naszego typu A, czyli w naszym przypadku to był string, to był nasz account. Definiujemy sobie taki troszeczkę prostszy typ, którym możemy zastąpić tamten, tak? I tak naprawdę to jest coś, co dostarcza nam też skala Z. Do tego zaraz dojdziemy. A generalnie chcę wam pokazać te wszystkie kroki, bo jeżeli zobaczycie w jakimś kodzie coś, co się nazywa validation null, to jest dosyć... W pierwszym momencie to jest takie odstraszające troszeczkę od skala Z, a nie powinno być. Musisz raz rozwikłać to null? Non-empty list. Czyli to jest lista, która zawiera co najmniej jeden element. Przeszła walidacja, to jest ta pusta. Tak, zgadza się. Nie przeszła, no to musi być. Tak. To jest też uproszczenie takie, że no, wywołanie head na non-empty list zawsze się powiedzie, więc nie trzeba kombinować, no, tak? Dobra, to jest nasze pierwsze uproszczenie, tak? Czyli mamy naszą walidację non-empty list od stringa, czyli definiujemy sobie ten typ, który tak naprawdę, jak już powiedziałem, zdefiniowany jest też by default w skala Z. I dodatkowo jeszcze mamy różne konwersje, żeby ten nasz kod uprościć. Nie wiem, czy coś widzicie. Generalnie tutaj mamy option javowy, tutaj jest either ze skala Z, tu jest validation ze skala Z, skalowy, przepraszam, skala Z. Tu jest validation ze skala Z. Nie też skalowy, co? Bo skalowy to jest optional. Co? Option pewnie skalowy, powiedziałeś javowy option. Wiesz co, ja za długo pracowałem w Java i tak mam javowy cały czas. To jest ze skali, ta część jest ze skala Z. I teraz oprócz tego, że mamy właśnie ten alias na typ, skala Z dostarcza nam też różne konwersje, które pozwalają nam przechodzić pomiędzy tymi typami. One są w pewnym sensie niestratne. Czyli jeżeli idziemy z either na validation, nic nie stracimy. Jeżeli idziemy na validation null, nic nie stracimy. Ale jeżeli wrócimy z validation null na either, to typ nam się troszeczkę zmieni. Ale to, no, powiedzmy, na razie jest nieważne. I teraz w jaki sposób uprościmy właśnie to twój zarzut, który tam był. Zamiast tego validation non-empty list od stringa możemy wstawić sobie validation null, czyli ten typ, który z założenia już ma to non-empty list jako pierwszy argument. No to sami się, chyba tam się jeden nawias prawdopodobnie zgadza. Masz rację, tak. A to jest bardziej problem copy-paste. Czyli tak naprawdę ten kod też się niewiele zmienia, poza tym, że ten typ sobie uprościliśmy. I tutaj te nasze validate wcześniej były zdefiniowane jako disjunction. I dzięki tym konwersjom, które są dostarczone przez skala Z, możemy sobie bardzo łatwo przejść na validation null. I wtedy te wszystkie typy nam się ładnie zgadzają. Potem pokażę wam, jak tak naprawdę wykorzystujemy to w projekcie. To da się jeszcze troszeczkę uprościć. O, właśnie jest. Można zdefiniować sobie dodatkową metodę. I my tak mamy akurat validate. W uproszczeniu, która będzie przyjmowała dwa typy. Typ walidowany. Potem walidator, który jest zdefiniowany per obiekt, czyli na przykład dla ID mamy walidację, czy ID nie jest mniejszy od zera, a dla stringa mamy walidację, czy to jest poprawny e-mail, dla e-maila mamy poprawny, czy to jest walidację, czy to jest poprawny e-mail. Typ zwracany null, no i potem sobie tylko po prostu konwertujemy z disjunction na validation null. I to nam troszeczkę uprości sprawę, dlatego że to jest dalej ta sama metoda przypomniana. Możemy zapisać tamtą długą metodę, gdzie było account, email.validate, id.validate. Tak, możemy sobie wywołać tylko tę metodę. I tak naprawdę tutaj nie musimy już podawać, że to jest wykonywane na obiekcie email czy id, bo te typy są wyciągane przez implicit. Miałem nadzieję, że ktoś się zapyta, a po co ten implicit jest od samego początku tutaj przy tym walu? Ale nikt się nie zapytał. Generalnie chodzi o to, że w tamtych poprzednich przypadkach on nie był zupełnie potrzebny, ale on przydaje się w momencie, kiedy zdefiniujemy sobie właśnie taką metodę validate, która jest bardzo ogólna i potem te implicity sobie same rozwiążą. Wracamy do validator, potem jest validator, validation, tu validation. Czekaj. Wytłumaczyć po kolei typy. Tutaj, wiesz co, W drugiej linijce. Tutaj. Validator, co zwraca? Validator to jest to,
czyli zwraca A na disjunction. Tak, czyli to po prostu to jest wywołanie samego walidatora, a to są te konwersje, które są zaznaczone przez skala Z, żeby ten typ zwracany nam się zgadzał. To jest tożsame, dlatego że validation od to jest alias. I tak naprawdę to jest alias dostarczony przez skala Z, więc tego nie musicie nigdy pisać. Wystarczy, że będziecie pisali validation null. Co jest jeszcze ważne, o czym nie powiedziałem, w tym przypadku, kiedy będziecie używali tego operatora z małpką, te walidacje muszą iść chyba po kolei. W przypadku, kiedy będziecie... czy nie? Aha, nie, tylko w przypadku, kiedy będziecie tworzyli ten obiekt od nowa, to chyba muszą być. Tutaj nie. Dobra, przepraszam. Dobra. I teraz, czy rozumiecie wszystko, czy już będziecie wiedzieli, jak w swoich projektach wykorzystać walidację? Słucham? Znaczy nie, jeżeli nie, to jeszcze wracamy od początku. Jak pokazywałeś tego skalowego optiona, to ten fold, to znowu po implicitach, tam musisz zaczytać. Dobra, tutaj mówisz o tych konwersjach tutaj. Tu jest pewien problem, bo nie rozumiem, dlaczego tu jest fold. Znaczy, rozumiem, ale nie wiem, dlaczego tu się znalazł, bo jest lepszy sposób na... Ale te metody są... trzeba zaczytać ze skala Z. Tak. Tutaj, chyba, że ten operator, który wam zaraz pokażę, będzie nazywał się fold, o czym nie wiem, ale generalnie tu jest lepszy sposób, bo tak jakbyście tutaj gdzieś zwrócili, generalnie chodzi o to, że tam jak był boolean, to też był wywołany fold i... By default tego folda nie ma, właśnie to była implicit conversion, która przychodzi ze skala Z. We wszystkich potomkach później trzeba kleić, żeby się z tym skala Z... Nie, to działa, przynajmniej ja to odczuwam tak, że to działa w miarę neutralnie. Jeden jest minus, to zaraz wam o tym też do tego dojdziemy. Problem, jaki ja przynajmniej z tym widzę i nie znalazłem obejścia bez kombinowania, jest taki, że jeżeli macie w przypadku na przykład e-maila więcej niż jedną walidację, jeżeli macie więcej niż jedną walidację, to wtedy, przynajmniej my tak definiujemy, że mamy jedno disjunction, drugie disjunction, trzecie disjunction. Dobra, problem jest taki, że jeżeli mamy więcej niż jedną implicit conversion, jedną walidację per dany obiekt, to wtedy trzeba tych metod validate, które były tutaj, napisać się troszeczkę więcej, żeby typy się zgadzały. Dwa, nie mogą nazwy się powtarzać, dlatego że potem to resolwowanie implicit konwersji będzie, czy rozwiązywanie ich w czasie kompilacji będzie troszeczkę... po prostu się nie uda, bo będą takie same sygnatury. Teraz pokażę wam pewien trik, z którego też korzystaliśmy, który jest bardzo fajny przy walidacji. Generalnie mamy znowu swoją case klasę, czyli nasz obiekt, który będziemy walidowali, zdefiniowany. Do tego definiujemy sobie trait valid. Do tego definiujemy sobie metodę, która będzie przyjmowała... Generyczna metoda, która będzie przyjmowała każdy typ, zwracała nasz typ plus dwie małpki valid. I teraz to jest kolejna konstrukcja ze skala Z, która służy do tagowania klas, czyli dodawania jakichś informacji dodatkowych do klasy. No i tutaj potem jest tworzenie tego taga. Tak? Jak wygląda integracja z future'ami? Jak chcecie na przykład odpalić trzy future'y i zebrać z nich wszystkich błędy? Znaczy, dwie rzeczy zależy, co będziesz chciał zrobić. Bo teraz nie wiem, czy w przypadku future'a jest też, ale masz... Dostaję traje. Co? Dostaję traje. Chciałbym jakoś tak sexy to... Zaraz do traja dojdziemy. W przypadku future'a nie wiem, nie pamiętam, czy tam jest... bo masz generalnie w skala Z monad transformers, tak? Bo nie możesz w for comprehension użyć różnych typów monad. I teraz musisz sobie robić konwersję pomiędzy nimi albo zagnieżdżać te for wewnątrz siebie. Tak? Tak? Czy generalnie chodzi o to, że skala Z dostarczy ci kilka monad transformer za darmo, które będą ci transformowały typy danych pomiędzy sobą, ale jest jeszcze pewne obejście też. Dobra, wracamy do naszej walidacji. Czy generalnie to jest dosyć prosta konstrukcja, która pozwoli nam dodać jakąś dodatkową informację do naszej klasy. I teraz w przypadku naszej metody validate nie zwracamy jako oczekiwanej wartości naszego samego A, tylko że to jest A, które będzie zwalidowane, tak? No i to sobie tu walidujemy przy pomocy poprzedniej metody. Zakładając, to jest taka prosta implementacja, która mówi, że po prostu zawsze będzie sukces. I tworzymy nasze konto. Cokolwiek. Przyjmujemy klasę, która ma taką sygnaturę. I teraz, jaki tu jest zysk? Że nie możemy zapomnieć o walidacji. Zgadza się, czyli? Musi przejść przez walidację. Zgadza się, czyli wywołanie... Aha, to jest całe podsumowanie.
wywołanie czegoś takiego na poprawnym... Aha, dobra, to jest poprawny przypadek, może przejdźmy do niepoprawnego. Jeżeli nie zwalidujemy naszego obiektu, generalnie wywali nam się w czasie kompilacji. Czyli jeżeli przekażemy obiekt, który nie był zwalidowany, kod się nie skompiluje. I według mnie to jest na przykład duży zysk. I to chyba ty mówiłeś o tym, że właśnie jeżeli... Bo w projekcie, w którym byłem, było takie założenie, że dane wejściowe można wyobrazić sobie jako krąg dookoła naszej logiki i wewnątrz nasza logika zawsze przyjmowała rzeczy, które były zwalidowane, które były poprawne. I było też takie ciche założenie, że z dwóch obiektów poprawnych można stworzyć obiekt poprawny trzeci, który też będzie poprawny. Tak? I teraz, żeby ktoś nie zapomniał w naszej logice, znaczy jakie wywołać metody z naszej logiki, która z danymi, które nie będą zwalidowane, dodaliśmy coś takiego jak tutaj i w przypadku, kiedy będziemy operowali na tym, dla nas to jest przezroczyste, a wiemy, że kod się nie skompiluje. Tak? Czy to jest jasne, co mówię? To jest taki dosyć fajny trik. Jeden problem jest taki, że potem trzeba tak jakby wyciągnąć ten obiekt z tego taga. Ale to jest no dosyć mało uciążliwe. Że trzeba go untag zrobić, tak? A nie jest tak jak z Wi-Fi, że on potem wchodzi wszędzie tam, wchodziłby jeden z tych obiektów? Tak, ale chyba jak chcesz... Znaczy, dobra, jeżeli chcesz wywołać jakąś metodę na tym chyba A, to trzeba było go untag zrobić. Tak. Coś takiego mi się kojarzy. Ale i tak używam szaktora i wydaje mi się, że nigdy nie musiałem tak wypakowywać. No dobra, to jeszcze to możemy sobie sprawdzić. A generalnie... Tak jak pamiętam ze swoich projektów javowych, zawsze ta walidacja danych, to sprawdzanie, czy jest null, czy jest coś tam, to było rozsmarowane po całym projekcie. Generalnie przy takim czymś możemy założyć, że te dane walidują się w zewnętrznej warstwie, która służy do walidowania danych i do przyjmowania tych danych na przykład z Resta czy z bazy danych, a wewnątrz naszej logiki całkowicie pozbywamy się walidacji. Dobra. Aha, i teraz tak, takie troszeczkę protipy, to chyba już nie mamy czasu, nie? Już kończymy powoli, dobra. Kiedy używać którego typu, tak? Bo mamy disjunction, mamy validation, mamy validation null. Zawsze do komunikacji zewnętrznej, czyli na przykład, nie wiem, w API restowym Spraya, zawsze wykorzystywaliśmy, czy powiedzmy typ, który był obecny w tej warstwie, to był disjunction. Wewnątrz naszej logiki wykorzystywaliśmy albo validation null, plus jeszcze disjunction do tych prostych walidacji, czyli na przykład walidacja, że to jest string, czy ID jest na przykład większe od zera, czy e-mail jest poprawnym stringiem. Wykorzystywaliśmy to i dzięki tym konwersjom można było łatwo przechodzić. To głównie ze względu na to, że to jest bardziej czytelne napisanie V niż na przykład validation od jakiegoś typu. Druga sprawa, staraliśmy się, żeby właśnie to validation nigdy nie wyciekało nam poza naszą logikę biznesową, czyli tej warstwie zewnętrznej nigdy nie była dostępna, nigdy nie był dostępny obiekt validation. Zawsze zamienialiśmy go na disjunction z jakimś odpowiednim typem, który już zawierał konkretne błędy. Dobra, i teraz tak, wracamy, bo wcześniej patrzyliśmy na tą część, na prawą część moją, czyli waszą lewą, tych konwersji. Mamy jeszcze konwersję pomiędzy option either i pomiędzy tryami, czyli to, o co się pytałeś. Bo może zdarzyć się sytuacja, że powiedzmy, dobra, legacy to jest może złe słowo, bo kod, który dostaliśmy, który już zastaliśmy, tak? I nie możemy za bardzo zmieniać typów, które te metody zwracają. Tworzenie metod, które będą wrapowały tylko i, nie wiem, na przykład robiły pattern matching, zamieniały option na validation, jest troszkę bez sensu. A chcielibyśmy jednak skorzystać ze Scala Z. I mamy option to validation. Mamy kolejny znaczek, który chciałby mieć swoją nazwę, czyli V, backslash, forslash i dziubek do przodu. To oznacza mniej więcej tyle, że w przypadku, kiedy będzie wartość non, zostanie to zamienione na validation, który będzie miał jako left stringa, który będzie zawierał tę informację. To jest dosyć przydatne właśnie w przypadku kodu, którego nie za bardzo chcemy zmieniać, bo też nie ma sensu. Możemy to rozszerzyć. I w tym przypadku tutaj typem zwracanym będzie już, generalnie nawet jeżeli będzie sam, to też zamieni na validation, czyli tutaj będzie typ zwracany validation, tu będzie either, czyli disjunction. Tu będzie disjunction od account stringa, tak samo w tym przypadku i to wszystko będzie nam działało. Czyli mamy dwie konwersje, jedna jest w prawą stronę, druga w lewą. I teraz w przypadku try'a
Znowu możemy sobie zamienić to na disjunction przy pomocy takiej metody from tray catch throwable. I tutaj wpisujemy, to jest ważne, tu wpisujemy wyjątek, który chcemy złapać. Czyli w przypadku, kiedy na przykład chcemy złapać sobie SQL exception, a zdeklarujemy tutaj, nie wiem, number format exception, no to tego SQL exception nam nie złapie. Czyli tutaj musimy najszerszy wyjątek, jaki chcemy zadeklarować, złapać. Deklarowanie samego exceptiona też jest, powiedzmy, śliskie. Więc warto by było sobie ograniczyć ten zakres. Tutaj mamy podobną metodę, ale łapie wszystkie non-fatal. Tak naprawdę nie pamiętam, jaka to była lista tych non-fatal, ale generalnie ta jest bezpieczniejsza niż ta, w sensie, że już złapie wszystkie... Znaczy, jeżeli nie wiemy, co chcemy złapać, wykorzystujemy tą. Jeżeli dokładnie wiemy, co chcemy złapać, wykorzystujemy tą. W przypadku, kiedy poleci wyjątek, zostanie to zamienione na left, znaczy na disjunction, tak? I teraz w przypadku importów. Mamy dwa importy. Pierwszy import, ten u góry, importuje nam cały świat. Generalnie skala Z importuje nam wszystkie podstawowe typy. Skala Z z wielkiej litery importuje nam wszystkie konwersje, czyli dodawanie na przykład kropka left, kropka light i tak dalej. Ale to ma taką konsekwencję, że w przypadku dużego projektu, znaczy tutaj importuje bardzo dużo rzeczy i resolwowanie tych implicitów, czyli w czasie czas kompilacji może się zwiększyć. Nigdy nie mierzyliśmy tego, nie znalazłem informacji o ile, ale no to może mieć wpływ na to. Dwa, też spotkałem się z taką opinią, że w przypadku tego, jeżeli coś będzie się wywalało, nie za bardzo będziemy wiedzieli, co się dzieje, bo mamy cały świat zaimportowany. Jeżeli będziemy importowali tylko konkretne rzeczy, które chcemy, no to łatwiej będzie dodać coś, niż stąd odjąć. Tak, także, no ale tak naprawdę z tego, co widziałem, bardzo często importuje się te dwie rzeczy i ma się wszystko z głowy. Dobra, podsumowanie, mamy option, mamy either, to są skalowe, mamy either skala Z, mamy disjunction skala Z i mamy, jeszcze dobra, mamy either disjunction skala Z i mamy validation skala Z. Scalactic. To jest druga biblioteka, nie korzystałem z niej, pobawiłem się z nią tylko chwilkę. Generalnie to jest napisane przez Billa Venersa, kolesia, który... Aha, to chciałem jeszcze wspomnieć, ale wspomnijmy. Od skala test i to jest już biblioteka standalone. I teraz wytłumaczę, o co chodzi. Generalnie, jeżeli boicie się skala Z, na pewno już, jeżeli macie większy projekt, na pewno tą skalę Z gdzieś macie. Czy macie zaimportowany, nie wiem, spec 100, czy macie zaimportowany shapeless, czy cokolwiek, ta skala Z już jest, więc warto z niej korzystać. W przypadku, kiedy korzystacie ze skala test, macie już Scalactica zaimportowanego gdzieś tam pod spodem, czy tam powiedzmy macie jego w class passie. Od którejś wersji, nie pamiętam od której, jest to biblioteka, która już nie zależy od skala, czy skala test nie zależy, jest wydzielona ze skala test, o w ten sposób, i można wykorzystywać ją bez skala test. Generalnie koncepcja jest bardzo podobna, jest troszeczkę bardziej, biblioteka jest bardziej uboga niż skala Z. Jedyna rzecz, która się różni, to jest to, że typ zwracany, i tu akurat mi się to bardziej podoba, jest po lewej stronie, typ błędu jest po prawej stronie. Czyli to jest takie bardziej naturalne, że uprzywilejowany jest typ, oprócz tego, że jest uprzywilejowany typ, czyli jest left bias, czyli jest lewostronniczy, dodatkowo ten typ występuje też na początku. Nie, no mi się to jakoś bardziej podoba, no ale do tego, co oferuje skala Z, też można się przyzwyczaić. Poza tym działa bardzo podobnie, czyli jeżeli użyjemy ora, czyli to jest to nasze disjunction, możemy, tak naprawdę otrzymamy tylko, w przypadku kiedy będziemy właśnie, to jest taka prosta wariacja, otrzymamy tylko pierwszy błąd, tak, czyli tak jak w przypadku disjunction. Jeżeli chcemy mieć akumulowane błędy, musimy wykorzystać every, czyli zamiast nowego typu po prostu rozszerzamy sobie, znaczy zmieniamy ten typ naszego błędu. Trzecią biblioteką, z tego też nie korzystałem, ale wygląda ciekawie, jest VixAccord. Ktoś korzystał z tego, widział to? Założenia na stronie, ich napisane są, to jest minimalistyczne, proste, self-contained, integrated. Generalnie biblioteka oparta na makrach ma dosyć fajny, dosyć bardziej intuicyjny DSL niż to, co oferuje skala Z. Po prostu więcej się napiszemy, is empty, is empty, is not empty. Integruje się ze wszystkimi bibliotekami chyba do testów, także to też te wszystkie matchery będą dostarczone by default. I co jest fajnego? Przez to, że jest oparta na makrach,
oprócz tego, że mamy jakiegoś, znaczy mamy nazwę pola, które się nie zwalidowało, mamy constraint, mamy na przykład tą wartość, czyli te wszystkie informacje w naszym projekcie w Scalazi musimy sobie doimplementować tę obsługę błędów, już informacji taki bardziej dla użytkownika. Tutaj dostajemy to za darmo, tak? Czyli w przypadku poprawnej walidacji dostajemy sukces, w przypadku, kiedy coś się wywali, no dostajemy informację, co się wywaliło i to już jest za darmo. Ale to się wiąże z tym, że to jest... Już Jacek mi każe mi kończyć. Dobra. Co to za operator? A, to nie istnieje. Pytania jeszcze jakieś. Pytania, chcę pytania. Tak. Jak porównujesz Scala Z i Project Cats? Właśnie miałem też wspomnieć o tym. Nie korzystałem z Cats, tylko patrzyłem. Jeżeli ktoś interesuje się bardziej Scalą, pewnie go już zna. Bardzo fajnie się przegląda historię commitów, bo bardzo, to jest dosyć młody projekt, bardzo szybko się rozwija i można zobaczyć wszystkie te koncepcje, które są w Scala Z, które są powiedzmy mentalnie nawet ciężko dostępne, bo trzeba mieć jednak doświadczenie i wiedzę z type kategorii. Plus gitter ich, można bardzo fajnie sobie zobaczyć ten tok myślenia, jak rozmawiali, jakie są idee za tym, także no dosyć fajnie to wygląda. Ale generalnie z tego, co słyszałem i jak rozmawiałem z jakimiś tam znajomymi jeszcze w poprzedniej pracy, to nie jest jeszcze produkcyjne. I tak chyba mi się wydaje też określają to ludzie z Ketsa, od Ketsa. I tam chyba też jest jakaś część odpowiedzialna, coś, co umożliwia walidację, ale na to nie patrzyłem. Ale polecam, właśnie biblioteka bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie wygląda i można dużo się z niej nauczyć.